Siemanko, miał być filmik o zdiagnozowaniu uszkodzenia USB-C w tym przypadku. No, okazało się, że zamiast kliknąć nagrywaj, to kliknąłem rozpocznij transmisję, więc już teraz mleko się rozlało, USB-C jest wylutowane, więc już nie będzie filmiku typu jak zdiagnozować, tylko jak wymienić USB-C. Trudno, może i ta porada też, ten poradnik się komuś przyda, więc nie traćmy czasu, też mi szkoda materiału i szkoda mi tej naprawy, więc przechodzimy do sedna. Laptop nie uruchamiał się, po podłączeniu wyskakiwał tylko 5V, w ogóle nie przełączono na 20V, więc no, wiadomo, uszkodzenie po USB-C. Tutaj nie ma innej możliwości, to jest Lenovo E580, płyta EE580, a dokładnie NM-B421. Ósma generacja Lenovo E480 i 580 bodajże w tych modelach to było montowane. No i co? Ja sobie przebadałem wcześniej tą płytę i zwarcia jako takich nie było, a z doświadczenia wiem, że często się uszkadzają USB-C, albo ono się zewrze na przykład i robi zwarcie i zasilacz się zabezpiecza, albo są przerwy między pinami, więc mam nadzieję, że ten film może się komuś przydać i zamiast dłubać, wymieniać TPS-y, kombinować, orać pół płyty, to zacznie od wylutowania złącza i sprawdzenia sobie połączeń między USB-C a płytą PCB. No i teraz już trudno się mówi, chyba tylko RPMO był na live i wie, o co chodzi, więc on myślę, że kiedyś to potwierdzi, a jak nie, to trudno, musicie mi uwierzyć na słowo. Sprawa ma się tak. Bystre oko już zobaczy, widzicie? Te wszystkie pady są zaczernione. A jak zaczernione, to znakiem tego, że musiało być szarpnięte złączem i tutaj stracił się kontakt. No wiadomo, że przez jakiś pewien okres czasu jeszcze tam jakąś tam odrobiną kontaktu gdzieś tam coś włączyło i skrzyło, ale później już się to kopertło. Tylko że problem polega na tym, że tutaj są sygnały, nie wiem czy tu jest DisplayPort jeszcze, czy tylko samo ładowanie, ale już tutaj widać, że to połączenie, to i to jest razem, czyli jedne połączenie są na jedną stronę, a drugie są na drugą stronę. I zobaczcie teraz analogicznie na złączu USB-C, co tutaj się stanęło. Widzicie, co tu się stanęło? Bo ja już widzę. To i to jest za ten pin jest za jedną stronę, ten pin jest za drugą i analogicznie tutaj jest chyba kolejny. I tutaj się nawet już wypaliło, widzicie? Więc nawet jeśli bym polutował, jeszcze raz to złączę i zlutował tutaj te pady, te piny, to działałoby tylko jednostronnie. Bo drugie pady, jak się przełoży odwrotnie wtyczkę, to są te pady odpowiedzialne, ten i ten. I tutaj analogicznie to trzeba przewrócić płytę na drugą stronę. I tutaj to, a nie, tutaj tego nie będzie widać, przepraszam. Sam siebie w błąd wprowadziłem, więc jedynie tutaj będzie to widać. Widzicie, to tutaj, to było wypalenie, tu i tu. Więc tak to wygląda, więc to jest taka porada dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy zaczynają się bawić w elektronikę. W tym przypadku problem z komunikacją po USB-C. Nie zawsze trzeba dłubać i szukać nie wiadomo czego, wymieniać od razu z marszu TPS-ów, szukać sygnałów itd., tylko trzeba zacząć zawsze od początku, czyli zawsze zacznijcie sobie, co wam to szkodzi, wylutować to złącze. Jeśli będzie uszkodzone, to i tak śmietnik. A jeśli się okaże, że tylko połączenie, tak jak w tym przypadku, poszły sobie papa, no to drugie złącze i sprawa załatwiona, prawda? Oszczędzi wam to czasu, no i roboty, nie oszukujmy się. Więc co, ja teraz wezmę się za czyszczenie tego, bo jak zwykle film będzie trwał godzinę. I tutaj nie jestem pewny na 100%,
ale najprawdopodobniej to złącze powinno pasować. Po czym wnioskuję, że tutaj są plus minus, powinny być te same ustawienie padów, tylko jedyne co może być nie tak, to niektóre są po prostu tutaj przestawione, te pady drugie, ale podejrzewam, że powinno być to samo. I jeszcze po czym wnioskuję, że będzie to samo, bo z początku się zasugerowałem tutaj, bo tu to jest dobre, to złącze i tutaj ta blacha, ten ekran, prawda, jest zagięta i tutaj nawet jest chyba lekko przylutowana, prawda? A tutaj w tym rozwalonym złączu już tego nie ma, to się oderwało, widzicie? Więc to już mówi o tym, że coś tutaj jest nie tak. No i właśnie przez to nie jesteśmy sobie w stanie tutaj, nie jesteśmy też w 100% sobie nawet pęcetą sprawdzić, czy te połączenia są dobre. No, może tam na upartego gdzieś tam byśmy tutaj, może, ale też nie do końca jestem pewny. A nie, kurde, na co ja patrzę tutaj. Raczej tutaj nie sprawdzimy sobie, czy te połączenia są sprawne, więc dopiero po wylutowaniu będziemy wiedzieć, czy jest tam coś pourywane, czy nie. Tak jak w tym przypadku tutaj. Więc najpierw może sobie oczyszczę, czy może oczyszczę, może najpierw, znaczy tak czy siak to i tak i to zrobię, ale ja sobie na początku wymienię to złącze i przy okazji wam pokażę, jak ja to robię. Zresztą pokazywałem to na live, ale tak jak mówiłem, live nie dociera wszędzie, bo live jest tylko promowany w chwili, kiedy jest live, kiedy jest online, a później już offline to raczej YouTube w żaden sposób nie będzie tego promował, a tym bardziej polecał komuś dalej, tak? Więc ja to robię w taki sposób, że zawsze dodaję świeżej ołowiowej cyny na każdych padach, bo to zwiększa powierzchnię i więcej ciepła będzie odebrane. Złącze mamy, wracamy teraz do oczyszczania tutaj tych padów. Ja oczywiście wcześniej sobie dodałem cyny bezołowiowej tutaj, żeby łatwiej było te pady oczyścić. Ale teraz dodamy sobie jeszcze więcej, bo tutaj pamiętajmy, że dodatkowo jeszcze mamy pozostałości padów tutaj w przelotkach, więc to też będzie ciężko. Ciężko będzie to w niektórych przypadkach, szczególnie na tych masowych punktach, padach, ciężko to będzie wylutować. Dobra, mniej więcej mamy wszystkie pady oczyszczone, te, które zostały jakieś tam pojedyncze sztuki, zaraz sobie oczyścimy i później przy wlucie najwyżej się poprawi. Ja wiem, że troszkę ostrość ucieka, ale ciężko jest to, jak się nagniata, to niestety nie ma autofokusu w mikroskopie i tyle. Więc ja bym to już tak zostawił, oczywiście tylko wyczyszczę. Zabiorę tutaj pady bezołowiową cyną i później, jak już
ustawię złącze i będę ją lutował, to ona sobie delikatnie opadnie. Tylko wcześniej jeszcze trzeba będzie, to jest to uszkodzone złącze, wcześniej jeszcze trzeba będzie pozbyć się tej nadmiaru cyny, która tutaj jest w tym złączu. Musimy się tego nie pozbyć. No i oczywiście sprawdzę, czy trzeba by na pewno to będzie pasować. Ale raczej wygląda, że będzie pasować. Może nawet tej ceny nie będę musiał się aż tak bardzo pozbywać, bo widzę, że tutaj sobie włazi to normalnie, więc zabielimy sobie tylko padę. Zabielimy pady, notujemy złącze i będziemy sprawdzać. USB mam wlutowane, więc sprawdzamy. No jak widzicie, wydaje się szybko, że człowiek się śpieszy, żeby filmy były jak najkrótsze, a niestety. Dobra, RAM mam włożony. Podepnę sobie HDMI. I podłączamy złącze. Zobaczymy, co się będzie działo. Mamy 20 V. Zobaczcie. 0,45 A. Wentylator ruszył, więc najprawdopodobniej będzie żyć. O, voilà. Proszę bardzo. Laptop żyje. Jak widać na załączonym obrazku. Więc tak jak mówiłem w pierwszym tym nieudanym filmiku, który poszedł na transmisję, że nie zawsze trzeba dłubać w TPS-ach, w zwarciach, kombinacje, sracje, półpłyty przeorać. Tylko czasem wystarczy po prostu wymienić samo złącze i sprawa jest załatwiona. Jak widzę, 29 minut, więc znowu filmik kilometrowy. No niestety, najwyraźniej na moim kanale poniżej 30 minut nie da rady niczego zrobić. Więc jak widzicie, płyta uratowana, złącze uratowane, koszt naprawy 0 zł, bo praktycznie złącze z wylutu. Da się? Da się. Więc każdemu życzę udanej naprawy. Trzymajcie się. Cześć.